Tomasz Kobielski, lider agencji wyprawowej Adventure24. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak zakłada się, jak dopasowuje się raki koszykowe. Zrobię to na przykładzie jednych z najbardziej popularnych raków, które widuje się na szlakach. Raki Climbing Technology Nupce Evo. Bardzo dobre raki koszykowe. Najczęściej tego typu raki widuje się założone na tego typu butach trekkingowych. To jest świetne zestawienie, ponieważ tego typu but trekkingowy on jest zarówno bardzo dobry na lato, ale również nadaje się faktycznie na wędrówki, może nie bardzo specjalistyczne, ale absolutnie na takie podstawowe wędrówki zimowe. Często spotykam się z tym, że ludzie nie do końca wiedzą, jak takie raki się zakłada, albo wręcz mają niestety je źle założone. Stąd postanowiliśmy Wam troszkę w tym pomóc i pokazać, jak dobrze dopasować tego typu raki. Aby dobrze dopasować rak koszykowy, trzeba oczywiście postawić go sobie na śniegu, na ziemi. Nigdy nie róbcie tego w powietrzu, ponieważ najczęściej to nie zdaje egzaminu i ludzie wtedy właśnie popełniają błędy przy zakładaniu raków. Dobrze jest oprzeć raka na ziemi, na śniegu. Najpierw dołożyć przód buta pomiędzy te blaszki, które tutaj macie w raku i stawiamy piętę. I tutaj właśnie w tym momencie widzimy, że ten rak jest w tej chwili jeszcze źle dopasowany. Pięta tego buta lata. I musimy zmienić rozmiar tego raka tak, żeby on dobrze był dopasowany do buta, no i przede wszystkim, żeby był bezpieczny. W tego typu rakach, jak Nupce Evo, robi się to w zasadzie banalnie prosto i nawet jeżeli są warunki zimowe, jest zimno, wieje wiatr, w rękawiczkach bez problemu jesteśmy w stanie zmienić rozmiar. Służy do tego tutaj taka specjalna blaszka, która podnosi trzpień w raku. Obracamy sobie, tutaj mamy poszczególne dziurki, które nam pomagają wyregulować rozmiar, przesuwamy do mniej więcej do takiej, jak sądzimy, że będzie wielkość i jeszcze raz stawiamy go na ziemi i wkładamy do przodu, maksymalnie opieramy, tak żeby nie było tak, że ten but będzie u góry. Jeżeli on nie będzie między tymi blaszkami, nie dopasujemy raka. Stawiamy, opieramy między blaszki, opieramy tył i jeszcze raz sprawdzamy. Teraz idealnie ten rak pasuje, pięta buta trafiła pomiędzy takie blaszki z tyłu. Nie ma żadnego luzu. I to jest właśnie ten idealny moment do założenia raków. Teraz następuje moment wiązania tego raka na bucie. I to jest bardzo ważny element, ponieważ rak koszykowy musi być świetnie związany, inaczej nam po prostu spadnie. Jest to bardzo proste. Musimy przełożyć pasek od raka poprzez przedni koszyk. Ja zawsze bardzo zwracam na to uwagę, żeby to było robione bardzo porządnie, żeby pasek od raka nie był poskręcany, ponieważ dużo łatwiej jest założyć raka, jeżeli zrobimy to porządnie. Także przekładamy w ten sposób. Z drugiej strony raka mamy taki otwór. Od strony wewnętrznej, zaznaczam wewnętrznej, nie zewnętrznej, przekładamy pasek znowu poprzez drugą stronę koszyka tylnego. Jak mamy dobrze ułożony pasek, tutaj są takie podwójne kółeczka. Przekładamy przez oba. Zaciskamy. Staramy się, żeby ten pasek się nam nie poluzował w tym czasie, kiedy go zakładamy. Nie jest to proste niestety zimą, ale trzeba się starać. I z powrotem wracamy pomiędzy tymi dwoma kółkami i zaciągamy raka, pasek od raka na bucie. Tu jak widzicie jest dosyć długi pasek. I teraz tak, jeżeli wiecie na pewno, że będziecie używali te raki tylko z tym danym butem, swoim butem, i nie będziecie używali z większymi butami, polecam taki pasek przyciąć wtedy do regulacji długości. Natomiast jeżeli jest sytuacja, że używacie raki z różnymi butami,
no to niestety nie do końca możecie sobie na to pozwolić, ale wtedy trzeba, nie wolno takiego paska zostawiać, ponieważ jak on wpadnie nam pod raki, będziemy po nim chodzić, możemy się bardzo łatwo wywrócić, to jest po prostu niebezpieczne. Wtedy musimy sobie gdzieś oplątać te paski i po prostu zawiązać na tym bucie. Ale tak jak mówię, trzeba to zrobić bardzo uważnie i najlepiej kilkakrotnie, żeby ten pasek nam na bucie nigdzie nie latał. I niestety dosyć często trzeba takie coś poprawiać, dlatego że te paski lubią się rozwiązywać. Ale to tylko w sytuacji, w której używacie raka po prostu z różnymi butami i nie możecie sobie pozwolić na to, żeby ten pasek uciąć. Jeżeli możecie, zawsze polecam taką metodę. Jest to po prostu wygodniejsze, natomiast też uważajcie, żeby nie przyciąć tego paska zbyt krótko. Jeżeli przyciśniecie go zbyt krótko, to dalej będzie niebezpieczne. Musi być przynajmniej około 8 cm luźnego paska, żeby było to bezpieczne, tak? Żeby nie okazało się, że znowu przytniecie, będzie pasek za krótki. Jak się ściąga takiego raka? To jest też banalnie proste, ponieważ do tego służy właśnie ten paseczek do ciągnięcia. A więc nie musimy tu przepychać, tym bardziej, że te paski są wtedy zalodzone, zaśnieżone i tak dalej, tylko ciągniemy za tutaj ten element plastikowy, ten rak, nam się pasek trochę luzuje i resztę po prostu wypychamy, ściągając raka. Wszystko rozwiązujemy, wyciągamy piętę i jesteśmy bez raków. Teraz, co się dzieje, jeżeli ten but akurat idealnie pasował do tego raka? Bez problemu można go było dopasować. Natomiast czasami zdarza się tak, że głównie mężczyźni mają bardzo dużą stopę. I ten łącznik tutaj tego raka okazuje się za krótki. To nie jest problem, ponieważ do tego rodzaju raków można wtedy dokupić sobie przedłużony łącznik i po prostu wymieniamy ten łącznik z tego raka na ten łącznik długi i wtedy bez problemu regulujemy do dłuższej wielkości buta. Raki koszykowe są bardzo wszechstronne i pasują zarówno do większych, jak i mniejszych rozmiarów buta. Tu mamy sytuację, w której but mamy bardzo mały, to jest but damski, świetny but trekkingowy, natomiast będziemy mieć tutaj problem z założeniem go do większości raków. Akurat w tym przypadku te raki Climbing Technology lub CEVO są pod tym względem doskonale dostosowane. Zobaczcie, jak to wygląda w standardowych rakach. Wkładamy buta, teoretycznie jest on dopasowany, pasują nam przednie blaszki, tylne blaszki. Natomiast co tutaj jest? Wystaje nam z tyłu łącznik. I bardzo często na szlakach widzę ludzi z tak dopasowanym rakiem. Nie powinno się chodzić w ten sposób z tym rakiem, to może być po prostu sytuacja niebezpieczna. Dlatego przy małym bucie trzeba zrobić innego rodzaju regulacje. Ten rak jest właśnie do tego dostosowany, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Powinniśmy ten łącznik normalnie schować, żeby on nie wystawał zza raka. Natomiast tutaj mamy dodatkową regulację dla małych rozmiarów butów. Przesuwamy łącznik do przodu. Mamy tutaj takie wcięcie, które powoduje nam możliwość zablokowania tego łącznika w innej pozycji. W tej chwili ten łącznik już się nie opiera tutaj na ramię raka, tylko wewnątrz, pomiędzy tutaj tymi takimi blaszkami. Rak jest naturalnie skłócony i w tym momencie dopasowujemy sobie tutaj, skracamy tego raka. Jak widzicie, nie wystaje nam ta blaszka. Wkładamy buta. Teraz nam idealnie pasuje z przodu, idealnie z tyłu. Nie wystaje nam łącznik i takiego raka dopiero zakładamy. Także to jest idealna sytuacja. Oczywiście są też sytuacje odwrotne, że ten but nie jest mały, tylko jest po prostu duży. Standardowy łącznik pasuje do butów do 47 rozmiaru. Natomiast jeżeli macie dłuższą stopę, większą stopę, można sobie dokupić dłuższy łącznik, on jest do rozmiaru 51 i po prostu wymienić łącznik krótki na ten długi i będzie to idealnie pasowało, tak? Z tymi butami. Teoretycznie raki koszykowe nadają się do wszystkich rodzajów butów, jednak są rodzaje butów, których nie polecam używać z rakami koszykowymi.
Do takich butów zaliczają się buty, które mają zbyt miękką podeszwę. Zobaczycie, tego rodzaju but się bardzo gnie. Niestety używanie tego rodzaju buta, który jest typowym butem letnim, może skończyć się złamaniem łącznika w raku, a więc nie polecam buta nadmiernie miękkiego. Naprawdę doskonałym butem do raków tego typu są twardsze buty trekkingowe, które jednak mają dużo twardszą podeszwę. To jest podeszwa, która się ciągle ugina. Ona jest doskonale wygodna. Świetnie amortyzuje, ale nie jest tak miękka. Także tego rodzaju but jest lepszy. Zresztą but w pełni skórzany też Wam będziecie mieli mniej problemów, jeżeli chodzi o przemakanie. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że te nasze porady Wam się przydadzą. Zapraszam jednocześnie do subskrypcji kanału 8a.pl na YouTube oraz obejrzenia innych materiałów, które dotyczą bardzo wielu ciekawych rzeczy.